Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Wybraliśmy się na Rondo Matecznego, a to dlatego, że bardzo często przysyłają do nas Państwo maile, w których opisujecie swoje kłopoty z przejechaniem przez Rondo Matecznego. My tutaj stoimy już kilka chwil, no i wydaje się, że kierowcy, którzy tędy jeżdżą, no zapomnieli, że kiedykolwiek zdawali egzamin na prawo jazdy. No i czasami po prostu postępują nierozsądnie. Nie słuchają, nie oglądają naszych programów, nie wiedzą, co zamek błyskawiczny. No a ten nierozsądek to przede wszystkim złe obliczenie wjazdu na skrzyżowanie. Czasami to złe obliczenie wynika z postawy innych kierujących. I kolejna faza ruszyła od Zakopanego. Po cichutku z lewego pasa na prawy w beznadziejnym miejscu. Ford Focus. Bez sensu. No bo jeżeli są dwa pasy od Zakopianki i dwa pasy na wlocie Kalwaryjskiej, to należy je wykorzystać, jak to zawsze przy zamku błyskawicznym, do końca. Wielu kierowców, co czwarty, co piąty, jadący lewym pasem od ulicy Wadowickiej, od Zakopanego, po cichutku zjeżdża na prawy pas. Zobaczmy, kolejna fala od Zakopianki i chyba znowu to samo. Popatrzcie Państwo, na prawy pas celuje Toledo, wyraźnie na prawy pas celuje Toledo, mając lewy. Dla niego był lewy. Skąd on się tu wziął? I to kierowca z Krakowa. Zajeżdżają z drogę tym jadącym prawym pasem. Oni mają prawo się tego nie spodziewać, szczególnie jak robią to już wjeżdżając w Kalwaryjską, ci właśnie źle jadący kierowcy. O, kolejne słyszymy właśnie sygnały dźwiękowe. No i zostają na koronie skrzyżowania, a przecież przewidzieli dla siebie miejsce, które zostało im zabrane przez kierowców jadących lewym pasem. Więc te błędy powtarzają się tutaj bardzo często. Oczywiście przez to Kamińskiego stoi. Kolejny błąd to niedojechanie, nawet tych, którzy dobrze wjeżdżają na lewy pas, to zaraz chcą zmienić pas na prawy, zamiast dojechać do końca, do tego lejka tak zwanego, i zmienić pas tuż przed miejscem włączonym z ruchu. Tam zmieniamy ten pas i tam płynnie jeden w jeden wjeżdżamy dalej w Kalwaryjską. No i klasyka złego przejazdu. Popatrzcie Państwo, ci skręcający w prawo wszyscy na jeden pas, lewy jest wolny, no w związku z tym mniej pojazdów się zmieści w tej fazie sygnalizacji świetlnej. No i ruszyła Zakopianka, ruszyli kierowcy z Wadowickiej. Popatrzcie Państwo na tego kierowcę srebrnego Forda Mondeo. Zatrzymał się na środku przejścia. Na co tutaj czeka? Przed nim wolny cały pas. Blokuje. No coś próbuje podjeżdżać. Słabo, słabo, słabo. Ile to pojazdów przejechałoby już do przodu? No i w końcu jedzie, jedzie, ale już nie do końca. No nie do lejka, nie do tego miejsca, gdzie łączą się te dwa pasy ruchu. Straciliśmy sporo czasu, sporo miejsca. Nie jedziemy tak. Dojedźmy do końca. Dojedźmy do końca i jeden w jeden. O, tutaj chce tak jechać Renault Scenic i słusznie. A nie chce tak jechać ten terenowy Jeep, który już chce zmieniać pas ruchu. I popatrzcie Państwo, tu już brakuje miejsca. I już wystają na koronę skrzyżowania pojazdy, które by się zmieściły. To, proszę Państwa, powinno być płynne. Jeden w jeden, spokojnie. Spokojnie. Jakbyśmy mieli swoje miejsce przygotowane dla nas, tak jedźmy na tej zasadzie przygotowanego miejsca. A mam nadzieję, że ci na prawym pasie to miejsce nam zrobią. Jeden w jeden, powtarzam, sprawiedliwie. Jeden w jeden. Jeden z prawego pasa, jeden z lewego. I tak naprzemiennie od momentu rozpoczęcia się miejsca włączonego z ruchu. Tak, żeby na miejsce włączone z ruchu nie najechać. Widać ten niepokój kierowców, tak jakby chcieli się tego pozbyć. Włączają kierunkowskazy niepotrzebnie, za wcześnie, a niektórzy w ogóle, i to jest najgorsze, bez kierunkowskazów skakują na prawy pas, zajeżdżają z drogę innym, powodując totalną blokadę, totalny paraliż przez to, że nawet poprawnie jadący kierowca prawym pasem, no nie spodziewa się tego i zostaje na środku skrzyżowania. Ale niektórzy też jadą do końca, mimo że już nie ma miejsca na Kalwaryjskiej, nawet poprawnie pod względem pasów ruchu, ale albo źle obliczają, albo nie chcą dobrze obliczyć i też zostają na środku skrzyżowania. No i znowu ugrzęźli na środku skrzyżowania. No tak, proszę Państwa. Dlaczego kierowca Iveco tak pojechał? No ale przecież wjechał nieodpowiedzialnie.
I dalej źle ten zawodowy kierowca jadący tymi Veco Daily, fatalnie, raz, że zablokował skrzyżowanie. Teraz nie wie, gdzie ma wjechać. No fatalnie, gdzie go uczono jeździć? I to zawodowy kierowca. No cóż, ręce opadają, nie po raz pierwszy w tym programie opadają mi ręce. Może to wszystko nie groźne, ale głupie, złe, powodujące korki, wywołujące agresję jakiejś części korków, które są w dużych miastach, winni są kierowcy. Jakiejś części, nie powiem połowy, ale jednej trzeciej. Największy problem to właśnie wjazd w ulicę Kalwaryjską. Notabene ci skręcający w prawo, o teraz właśnie taką sytuację mamy, mogą wjeżdżać na dwa pasy. Wykorzystujmy to deficytowe miejsce ulic wielkich miast. A tu w ogóle wszyscy na jednym pasie, ale też można by na lewy pas wjechać, prawda, żeby nie było tego korka tutaj na prawym pasie. Mamy skręt z jednego pasa, więc w momencie jak skręcamy, to możemy na dwa pasy wjeżdżać. Będą mniejsze korki. Jest miejsce, są dwa pasy skierowane w danym kierunku, tylko właśnie bez cwaniactwa, bez jazdy, nie swoim pasem ruchu. Ale jeżeli mamy swój pas ruchu, to skorzystajmy z niego. Jeżeli skręt jest z Kamińskiego z jednego pasa w prawo, to możemy skończyć go na dowolnym pasie Kalwaryjskiej, czyli na lewym albo na prawym. Oczywiście skręcając uważajmy na pieszych, którzy też mają możliwość przejścia w niektórych oczywiście fazach sygnalizacji. Znowu źle, proszę Państwa, ten srebrny samochód, ten Citroen z lewego pasa wepchnął się przed autobus. Bez kierunkowskazu. Co za pomysł? Kolejny zawodowy kierowca, który być może nie powinien wykonywać tego zawodu. Wykorzystujmy miejsce, jeździmy po partnersku, a przede wszystkim nie popełniajmy wykroczeń polegających na nieprawidłowym zajmowaniu pasa albo na blokowaniu skrzyżowań. No ale przecież to nie jest jakieś skomplikowane, stupasowe skrzyżowanie. No to skąd takie dantejskie sceny tutaj? Należałoby zapytać tych kierowców, którzy tak jeżdżą. Raz bezmyślność, dwa nieumiejętność, trzy nieznajomość przepisów, zdarza się też cwaniactwo. No, zobaczycie Państwo, zresztą za chwileczkę, różne są przykłady. A powody? Sami zadajcie sobie Państwo to pytanie, jeśli dotychczas nie jeździliście według tych naszych wskazówek, dlaczego tak robicie, no i próbujcie zmienić swoje postępowanie. No i zobaczmy, kolejna fala od Zakopianki. Jak to będzie się działo? Za nerwowo. Dojedźmy spokojnie tam do końca. Czemu jesteśmy tacy jacyś niespokojni? I stąd nerwy, i stąd niepokój, stąd jakaś walka. A w międzyczasie, widzicie Państwo, został ten Tiguan. No być może też nieodpowiedzialnie wjechał. Ale też gdybyśmy do końca obydwoma pasami jechali, tego zjawiska by nie było. Czyli i ci są winni, i kierowca Tiguana, który nie rozeznał sytuacji odpowiednio, no i zablokował. Już parę samochodów nie zdąży przejechać na swoim zielonym świetle. To wszystko są dodatkowe korki wywoływane przez nasze zachowanie. Tutaj mamy taki film od jednego z naszych widzów, również z Ronda Matecznego. No, jedzie samochód i kierowca w ostatniej sekundzie zmienia zdanie i ze skrajnego prawego pasa jedzie sobie w lewo. No właśnie, tylko czy możemy zmienić zdanie? Zdanie możemy zmienić, ale nie wjechawszy na właściwy do danego kierunku pas ruchu, bez możliwości pojechania w innym kierunku. Nie ma możliwości pojechania z tego pasa w lewo. No to chyba dość oczywiste. No i co? Nawigacja mu podpowiedziała? Pomysł jakiś? Pasażer? No ale szanowny kierowco, tak jeździć nie można. To tylko duża przytomność umysłu kierowcy Hondy. Naprawdę gratulujemy, że zdążył odbić. Byłaby niewielka stłuczka. No ale wyobraźcie sobie Państwo ten korek po tej niewielkiej stłuczce. Zresztą wielka, niewielka. No może właśnie trafiłby tak nieszczęśliwie w drzwi kierowcy, że doszłoby do nie tylko kolizji, ale i wypadku. Kompletnie bezmyślne zachowanie kierowcy Volkswagena Polo. Kompletnie bezmyślne. Dobrze, że tak się skończyło i tu gratulujemy uwagi kierowcy Hondy. Notabene, widzicie Państwo, jak trzeba uważać? Trzeba uważać, więc może troszkę noga z gazu, troszkę wolniej, troszkę więcej uwagi. Bo widzicie Państwo, co się dzieje. W interesie całości naszego samochodu, a przede wszystkim całości naszej pasażerów, naszego samochodu, pasażerów tych innych samochodów. Jak widać, ludzie popełniają czasami katastrofalne błędy.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.